Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj moim gościem jest Marta Baczewska-Golik, z którą porozmawiam o nieruchomościach, o tym, w jaki sposób zarabiać na nieruchomościach, a głównie skupimy się na flipach, czyli taniej kupić i drożej sprzedać. Podstawa każdego biznesu. Zapraszam do rozmowy. Cześć Marta. Cześć, witam. Powiedz proszę, czym się zajmujesz zawodowo? No wiem, że nieruchomościami, ale powiedz, w jaki sposób zarabiasz ty na nieruchomościach? Cześć, no przede wszystkim się nazywam Marta Baczewska-Golik i witam bardzo serdecznie twoich słuchaczy. I czym ja się zajmuję? Tak, zajmuję się nieruchomościami, a tak naprawdę to pomagam ludziom inwestować pieniądze lub spieniężać swój majątek, który mają ulokowany właśnie w nieruchomościach i na tym zarabiam. Oraz zarabiam również na tym, że szkolę, no i inwestuję również sama w nieruchomości. Właśnie wczoraj coś kupiłam, także generalnie nieruchomości w takim szerokim słowa tego znaczeniu. Dużo rzeczy, które się wiążą właśnie z branżą nieruchomości. Zanim Cię zapytam o to, w jaki sposób możemy w ogóle zarabiać na nieruchomościach, no to tak na początek zadam Ci kilka trudnych pytań. Takie już może nie najlepsze rozpoczęcie, ale chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat, bo to są obiekcje, które często w internecie można znaleźć. I co Ty na ten temat sądzisz? Pierwsza opinia, która się czasem pojawia, to obecnie nie opłaca się inwestować w nieruchomości, bo ceny są za wysokie. Zbliża się kryzys, na nieruchomościach jest teraz bańka. Co sądzisz na ten temat? Powiem Ci, że jako inwestorka powiem, tak, masz rację, nie inwestuj. Im więcej inwestorów wycofa się z rynku, tym będzie lepiej. Nie, ale to tak sobie żartuję. Powiem Ci tak, ja nie znam branży. Nie wiem, może jest taka, ale ja naprawdę nie znam. Kiedyś nawet bardzo mocno myślałam nad tym, w której nie byłoby konkurencji. Może taka istnieje, może ktoś z Twoich słuchaczy, nie wiem, powie, a ja działam w takiej branży, w której nie mam konkurencji i jestem sam na rynku. Super. Aczkolwiek też uważam, że to wcale nie jest dobre. Jeżeli nie ma konkurencji i nie ma tam żadnych osób przedsiębiorczych, którzy robią na tym biznes, no to pytanie, czy to w ogóle ta branża to jest dobry biznes, nawet jeżeli taka by się znalazła. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę moim zdaniem szukanie czegoś, gdzie nie będzie innych inwestorów, gdzie po prostu nic się w danej niszy czy w danej branży nie będzie działało, no to jest po prostu jak szukanie igły stogu siana. A prawda jest taka, że skoro jest tych inwestorów dużo, a jest ich coraz więcej, to znaczy, że jednak interes tam jest. To znaczy, że coś tam się dzieje, coś się kręci i jednak ludzie tam robią pieniądze. I teraz przechodząc konkretnie do Twojego pytania odnośnie tego rynku, że jest gorąco, że się nie opłaca i tak dalej. Na każdym rynku można inwestować, zarówno gorącym, jak i na rynku takim bardzo powolnym. Tylko jest kwestia dobrania odpowiedniej strategii, bo nie każdą strategię inwestycyjną na rynku nieruchomości można realizować w każdej sytuacji, w każdym momencie cyklu koniunkturalnego. Więc to jest tak samo jak i na giełdzie. Są ludzie, którzy zarabiają na spadkach, są ludzie, którzy zarabiają na wzrostach, ale na każdym z tych rynków można zarobić, tylko po prostu się stosuje inne strategie. Inwestowanie w nieruchomości to jest taki obszar, gdzie zwrot inwestycji jest dosyć długi, to jest dosyć długoterminowa inwestycja. No i tutaj drugie takie ryzyko, że rynek nieruchomości może się załamać, bo w końcu dojdzie do takiego momentu, gdy tych mieszkań będzie po prostu za dużo. No deweloperzy cały czas budują nowe mieszkania, no i tych mieszkań może w pewnym momencie okaże się, że jest za dużo w stosunku do zapotrzebowania i my zostaniemy trochę z ręką w nocniku, bo na przykład kupiliśmy sobie mieszkanie na kredyt na 15-20 lat i po czasie ten rynek się załamie, bo mieszkań będzie za dużo. Co o tym sądzisz? Wiesz co, oczywiście każdy rodzaj inwestycji wiąże się z jakimś ryzykiem. I w ogóle każda działalność, każde przedsiębiorcze działanie wiąże się z ryzykiem, nie tylko inwestowanie, ale jak otwieramy jakikolwiek biznes, też się wiąże z ryzykiem. I nie możemy wykluczyć sytuacji, że na pewno nic się nie wydarzy. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no to jest jednak mimo wszystko jedna z najbardziej stabilnych i bezpiecznych gałęzi. Przede wszystkim dlatego, że zmiany na rynku nieruchomości nie dzieją się z godziny na godzinę, tak jak na Forexie, czy z dnia na dzień nawet. To są często miesiące, a nawet mówimy o latach,
gdzie te zmiany możesz obserwować i odpowiednio zareagować. Oczywiście ja dzisiaj Ci nie powiem, czy za 15 lat będzie super rynek i czy Ci się będzie nadal opłacać trzymać to mieszkanie i spłacać ten kredyt, bo być może już zaczną być jakieś symptomy takie, które spowodują, że podejmiesz decyzję, że trzeba spieniężyć to i po prostu to sprzedać, tak? Natomiast to, co jest fajne na rynku nieruchomości, to to, że to jest jednak rozciągnięte w czasie i jeżeli no decydujesz się na inwestycje w nieruchomości, no to gdzieś tam ten rynek trzeba śledzić, wyciągać jakieś wnioski i odpowiednio reagować. I jest na to czas. To nie ma tutaj takich spektakularnych upadków. Nawet jeżeli sobie przypomnimy ten kryzys z tego 2007-2008 roku, to te ceny, zanim dobiły dna, to minęło, myślę, że z jakieś 2 lata, czy 3, one spadały sukcesywnie, ale to nie było tak, że z dnia na dzień to poleciało po prostu, wiesz, na łeb, na szyję, że kupowałeś się za 8 tysięcy za metr, a jutro było mieszkania kosztowały 5 tysięcy za metr. To była jakaś jednak perspektywa czasu, tam jest czas na to, żeby zareagować. No po prostu jak jesteś przedsiębiorcą czy inwestorem, to musisz być czujny. No co mam Ci powiedzieć? Trzeba po prostu być czujnym, obserwować i reagować. Okej, okay. I trzecia obiekcja, którą często widzę gdzieś w komentarzach pod różnymi filmami na YouTubie właśnie na temat inwestowania w nieruchomości. Osoby, które szkolą z zarabiania na nieruchomościach, nie zarabiają na nieruchomościach, tylko zarabiają na szkoleniach. Co Ty na to? No wiesz, no pewnie też tak jest. Ja nie wiem, bo powiem Ci szczerze, no wbrew pozorom tych szkoleniowców nie masz tak wielu na naszym rynku, ale no trochę jest ich i zapewne na szkoleniach zarabiają. Sama też zarabiam na szkoleniach. Nie zmienia to faktu, że też zarabiam na nieruchomościach. Więc myślę, że można to połączyć z dużym powodzeniem, ale jakie są decyzje tych poszczególnych osób, czy one to łączą, czy nie, no to trudno mi się tutaj wypowiadać za innych, tak? Natomiast ja ze swojego doświadczenia wiem, że można zarobić i na tym, i na tym. Dobra, serię pytań nieprzyjemnych mamy za sobą. Teraz przejdźmy do trochę może przyjemniejszych rzeczy. Chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak kupić swoje pierwsze mieszkanie pod inwestycje. Słuchałem też Twojego podcastu, no wiem, że tych strategii inwestowania w nieruchomości jest dużo, ale zawężmy to, powiedzmy, dysponuję gotówką, którą chciałbym zainwestować w mieszkanie. No i mam do wyboru albo takie mieszkanie kupować na wynajem, albo kupić na tak zwanego flipa, czyli żeby je trochę wyremontować, sprzedać z zyskiem. No ja sobie wybrałem taką strategię, że chcę zrobić flipa, chciałbym szybciej trochę pomnażać kapitał. No i teraz mój pierwszy dylemat. Gdzie takie mieszkanie kupić? Czy kupować je w większym mieście, gdzie powiedzmy jest to też miasto studenckie, około 100 tysięcy mieszkańców i studenci. Ceny są wyższe, konkurencja jest dużo większa, żeby znaleźć jakąś okazję, no ale płynność mieszkań jest lepsza. Czy może zdecydować się na małe miasto w pobliżu, około 15 tysięcy mieszkańców? No ale tutaj to już nie jest miasto studenckie. Mieszkania sprzedają się na pewno wolniej, ceny są niższe. Więc na podstawie jakich kryteriów podjąć decyzję o lokalizacji mieszkania pod flipa? Jak to wybrać? Wiesz co, myślę, że tu byśmy musieli się trochę cofnąć jednak do tych początków. Do takich trzech takich głównych filarów w ogóle, jeżeli chodzi o wybór strategii inwestycyjnej. Ja wiem, że ty już sobie zdecydowałeś, że chcesz flipa, ale mimo wszystko ja bym się cofnęła, dlatego że wydaje mi się, że bardzo wiele osób to pomija, a ja uważam, że to jest bardzo ważny aspekt, bo prawda jest taka, że żeby wybrać dobrze strategię, to musisz ją dopasować do trzech czynników. I te trzy czynniki to jesteś ty przede wszystkim jako inwestor i twoje mocne strony, i twoje umiejętności, i twoje doświadczenie, i w to, co ty się dobrze czujesz. Druga rzecz to jest rynek lokalny, na którym chcesz inwestować. No bo jednak mimo wszystko uważam, że dobrze jest inwestować na rynku, który znam, zwłaszcza jak zaczynam. Że to nie jest dobry pomysł, żeby wiesz, jechać z tematem, nie wiem, 500 kilometrów dalej, zwłaszcza jak chcesz robić flipa, bo no nie znasz tego rynku, poza tym no flipa trzeba jednak ogarnąć. I to angażuje dosyć mocno, jeżdżenie 500 kilometrów w to i we w to, no to jest, może być dosyć trudne i męczące. A nie na każdym rynku lokalnym faktycznie da się zrobić tego flipa. A trzecia rzecz, to jeszcze trzeba właśnie popatrzeć na tą globalną taką sytuację, czyli w jakim cyklu koniunkturalnym w ogóle jest rynek. Bo jak rynek jest powolny, no to flipy, nawet jakbyś bardzo chciał, no to ten flip ci nie wyjdzie. No, będzie flap, będziesz wynajmować to mieszkanie najzwyczajniej w świecie, bo po prostu sprzedaż, ale może tam, wiesz, za bardzo długi okres i w tym momencie tak naprawdę jak nie będziesz wynajmować, no to
przejesz cały zysk, czy tam jakiś, zwłaszcza jeżeli finansujesz to z jakimś kredytem czy czymś. Więc jednak te trzy czynniki trzeba wziąć pod uwagę w doborze strategii i ja bym wyszła od tego przede wszystkim, nie? Że muszę wiedzieć, co ja potrafię, bo jeżeli czegoś nie potrafię i na przykład totalnie nie znam się na remontach, no to też flipów nie polecam, chyba że masz wspólnika, który się na tym zna, tak? Natomiast jeżeli, nie wiem, twój rynek jest właśnie tak, jak wspomniałeś, to jest małe miasto, na którym się praktycznie nic nie sprzedaje, no to może się okazać, że tam właśnie flipowanie też nie będzie dobrym rozwiązaniem. Tak. I pomimo, że na przykład, że cykl koniunkturalny jest ogólnie, jest trend taki, że jest wzrostowy, a na rynku wzrostowym dobrze się flipuje, bo ceny rosną do góry, więc jest szansa, że jak kupisz czy na rynku wtórnym, czy na pierwotnym, to ceny urosną, no ale może akurat na twoim rynku lokalnym no jest po prostu totalna posucha, tam się nic nie dzieje. Jest też tak, że rynki lokalne, no to jest kolejna właściwie jeszcze, trochę się odniosę do tego, co mówiłam wcześniej, że ten czas reagowania jest dość długi, bo rynki lokalne często na zmiany takie koniunkturalne, gospodarcze, globalne reagują z opóźnieniem, więc pomimo, że wszędzie jest w dużych miastach już hossa, to u ciebie na małym mieście może być ciągle jeszcze bessa, tak? Także to trzeba wszystko wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie w kwestii, czy duże, czy małe miasto. Moim zdaniem, znaczy znam osoby, które flipują na bardzo małych rynkach. Mamy kursantki, które kupują w miejscowościach takich właśnie do 20 tysięcy mieszkańców i z powodzeniem sprzedają. I na przykład te małe miejscowości bardzo często są bardzo fajnymi rynkami, bo jeżeli są położone dosyć blisko dużego miasta, gdzie się tam jednak ludzie osiedlają, bo jest dobry dojazd do pracy i do jakichś szkół i tak dalej, to zazwyczaj w tych małych miastach czy miasteczkach no są po prostu stare mieszkania. I jeżeli kupisz coś starego, fajnie wydremontujesz w fajnym stylu i to zrobisz naprawdę w fajnym efekcie, no to jest duża szansa, że znajdziesz na to klienta. I kolejną zaletą takich małych rynków jest to, że zazwyczaj potrzebujesz do tego dużo mniejszy kapitał, bo jednak te nieruchomości tam są tańsze, więc na start nie potrzebujesz aż tak dużego kapitału jak w dużych miastach. Kolejnym plusem również takich mniejszych miejscowości może być to, że nie masz tak dużej konkurencji. Jak na przykład w dużych miastach. W dużych miastach może być już od zatrzęsienia fliperów, a w jakimś tam małym powiatowym mieście niekoniecznie. Ale sugerowałabym jednak, zanim się zdecydujesz na jakieś małe powiatowe miasto, żeby to było miasto, które jednak znasz. Czyli nawet jeżeli na przykład mieszkasz dzisiaj w dużym mieście, ale na przykład pochodzisz z jakiegoś małego miasta, do tego dużego miasta przyjechałeś ileś tam lat temu do pracy, czy na studia, czy coś w tym stylu, to po prostu ty wiesz, co się dzieje w tym twoim lokalnym mieście, z którego pochodzisz, wiesz dokładnie, jakie dzielnice są fajne, które nie są fajne i tak dalej, i tak dalej, i wiesz, gdzie jest sens coś kupić. Także, no poza tym masz tam nadal rodzinę, znajomych, możesz zrobić wywiad i po prostu no znasz to miasto, po prostu znasz to miasto. Więc raczej bym sugerowała jednak zaczynać mimo wszystko, jeżeli na małych rynkach, to na takich, które znamy i wiemy, że na przykład, nie wiem, otwiera się jakaś nowa droga i będzie na przykład zaraz super dostęp do miasta jakiegoś wojewódzkiego, do którego wszyscy jeżdżą. No i tego typu wiedzę lokalną trzeba mieć, nie? Mhm. Okej, okay, ale nawet jeżeli znam jakieś mniejsze miasto, to w jaki sposób sprawdzić, czy mieszkania tam się sprzedają w ogóle? Wiesz co, no to właśnie, wiesz, małe miasta są w ogóle, ja w ogóle bardzo lubię małe miasta, bo tam ludzie się znają. I zazwyczaj jest tak, że w takich małych miastach jest tam dwóch, trzech notariuszy, a bardzo łatwo można do nich dotrzeć i się podpytać, jak to wygląda. Być może jest jakaś jedna czy dwie nieduże lokalne agencje, w których jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś, z kim chodziłeś do szkoły, pracuje w niej. Więc warto takiego agenta też zagadać. Myślę, żebym po prostu szukała informacji, znaczy to nie tylko w małych miastach, w dużych miastach podobnie. Przede wszystkim w agencjach nieruchomości.
zaprzyjaźnić się z jakimś pośrednikiem, który jest aktywny na danym rynku i który wie dokładnie, co się dzieje, żeby zaczerpnąć informacji, jaki jest ruch w interesie na zwyczajnie świecie, czy się sprzedają mieszkania, czy się nie sprzedają, ile czasu ma ofertę, jak przyjmuje mieszkanie na sprzedaż, to jak długo trzyma to. No, takie informacje najlepiej właśnie wziąć od pośredników. Druga rzecz jest taka, że być może jest jakieś biuro wyceny lokalne, też warto się z nimi zaprzyjaźnić. No, prawda jest taka, że jak wchodzisz w tego typu biznes, to warto korzystać z różnych kontaktów i w małych miejscowościach wydaje mi się, że nawet jest łatwiej niż w dużych, bo tak jak mówię, ta sieć kontaktów jest dosyć zawężona i zazwyczaj można gdzieś tam dotrzeć. Natomiast trzeba mieć też na to filtr, bo bardzo często te osoby, które pracują w tych małych miejscowościach, mają jakieś tam swoje przekonania, więc trzeba umieć odróżniać ich przekonania i ich teorie od faktów, które ci przekażą. Czyli od tego, co faktycznie się wydarza na tym rynku. Czyli, że na przykład jeżeli mam jakiegoś zaprzyjaźnionego agenta, to on tam mówi, może mówić, że to się nie opłaca, gdzie tam coś tam, coś tam, ale jak mu zadasz pytanie, no dobra, ile w ostatnim czasie sprzedałeś miesięcy, nie wiem, w ostatnim kwartale ile mieszkań sprzedałeś i jak ci powie, że zero, no to faktycznie trzeba się zastanowić, ale jak ci powie, że 10, no to może wcale nie jest tak źle, nie? To już jest jakiś konkretny fakt, więc trzeba też mieć taką swoją uważność na to, co mówią te osoby z tych instytucji, nazwijmy to, no nie są instytucje, no ale z tych agencji, czy z tych biur notarialnych, czy od rzeczoznawcy, nie? Niezależnie, czy chcielibyśmy kupić mieszkanie pod wynajem, czy na flipa, no to najlepiej je kupić jak najtaniej. Internet może niekoniecznie jest najlepszym miejscem do szukania okazji inwestycyjnych, no bo do internetu mają dostęp wszyscy i ogłoszenia przegląda od razu bardzo dużo osób, bardzo dużo inwestorów i takie ogłoszenia szybko wyłapią. Nawet słyszałem o tym, że jeżeli, chyba we Wrocławiu, jeżeli pojawia się ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, które jest poniżej ceny rynkowej, to taka osoba, która wystawiła to ogłoszenie, szybko dostaje propozycję nawet z kupnem za wyższą cenę niż w ogłoszeniu. Więc takie ogłoszenia z internetu bardzo szybko zostaną wyłapane. No i właśnie gdzie szukać okazji inwestycyjnych, żeby takie mieszkanie kupić w możliwie jak najtaniej? Wszędzie. Nie można zamknąć internetu. Uważam, że to jest bardzo duży błąd, jeżeli ktoś dyskwalifikuje internet tylko dlatego, że wszyscy tam patrzą. Natomiast szukanie okazji to jest taka trochę szkoła cierpliwości, bym powiedziała. Ale wydaje mi się, że znacznie ważniejsze od szukania jest w ogóle umiejętność jej rozpoznawania i taka gotowość na zakup. Od razu, nie? Tak, opowiem ci przykład. Zadzwonił do mnie klient, że chce sprzedać mieszkanie, pojechałam tam jako pośrednik nieruchomości, bo prowadzę swoją agencję i jadę i rozmawiam z tym klientem, patrzę, mieszkanie fajne. No i w momencie, gdy on mi mówi, jaką chce cenę, to ja mówię, wie pan co, to może ja po prostu od pana to kupię. Chociaż w ogóle nie jechałam tam z zamiarem zakupu, tak? Ale ja po prostu mam tą gotowość w każdej chwili. Jak widzę, że jest okazja, to po prostu to kupuję i się nie zastanawiam. Ale to, że widzę, że to jest okazja, to ja po prostu wiem, co jest okazją. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie już na tyle dużo chodzę po tym rynku, na tyle różne rzeczy znam. Wiem, co w jakich cenach w danym miejscu chodzi. Że umiem sobie też policzyć, jaki będzie koszt ewentualnego remontu i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko po prostu mam w głowie, że ja po prostu nie potrzebuję nad tym spędzać nie wiadomo ilu godzin i analizować, bo to nie jest deweloperka, którą faktycznie trzeba przeanalizować, zanim się kupi działkę inwestycyjną i trzeba sprawdzić tysiące rzeczy, żeby po prostu podjąć decyzję właściwą o zakupie działki inwestycyjnej. Z mieszkaniem to jest w ogóle bardzo proste, tak? To jest, po prostu musisz wiedzieć, w jakich cenach się sprzedaje mieszkanie po remoncie. Ile kosztuje mniej więcej metr wyremontowania tego mieszkania, jaką chcesz mieć swoją marżę i to sobie szybciutko liczysz, raz, dwa, trzy i już. I po prostu wiesz, nie? Nie musisz się nad tym zastanawiać, ale musisz mieć przede wszystkim tą gotowość, że jak się pojawi ta okazja, to ty ją kupujesz. Bo ja mam takie wrażenie, że bardzo dużo osób chodzi i się tak czai, nie? Tu ogląda, tam ogląda. Zwłaszcza osoby, które zaczynają i to jest naturalne, bo nie mają jeszcze doświadczenia, mają w głowie jakieś swoje obawy, lęki, przekonania i tego typu rzeczy. No i po prostu są okazje, tylko ich nie biorą, nie? A co do internetu, to powiem ci, że mam teraz już drugie mieszkanie od jednej z moich też kursantek, która skończyła nasz kurs w Pani Nowościach.
Tutaj w Trójmieście flipuję i obie transakcje, obie nieruchomości kupiła właśnie z ogłoszeń z internetu, więc tam też są okazje. I wcale niekoniecznie była tam kolejka. Fakt jest faktem, że być może łatwiej jest teraz w internecie znaleźć okazje na trochę większe tematy, na nieruchomości, które nie są takie oczywiste, które wymagają może większej pracy, większego podziału na przykład. I takie większe nieruchomości zdecydowanie kupujesz w atrakcyjniejszej cenie z metra i one są trochę łatwiej dostępne z tego względu, że jest mniej inwestorów, którzy dysponują milionem złotych do zainwestowania, a więcej jest takich, co mają 200 tysięcy i chcą zainwestować, nie? Więc na tych takich najmniejszych nieruchomościach, tu się zgodzę z Tobą, w Trójmieście jest podobnie, że jak się pojawia jakaś super kawalerka w dobrej cenie, no to tam jest zaraz licytacja i w ogóle jest bardzo dużo chętnych na coś takiego. Natomiast jeżeli potrafisz rozpoznać tę okazję, nie tylko sobie podzielić remont, ale też wchodzisz do nieruchomości i widzisz jej potencjał, co można z nią zrobić i w jaki sposób można ją przerobić, żeby dodać do niej wartość, no to jest duża szansa, że wiele osób tego nie zauważy. Że jest bardzo dużo inwestorów, którzy szukają konkretnie, nie? Mam 200 tysięcy i szukam jakiejś małej tam kawalerki lub ewentualnie małych dwóch pokoi i muszę kupić w takiej cenie, żeby to się spięło, tak? Więc no, być może trzeba wejść troszkę w bardziej zaawansowane strategie, żeby faktycznie trafić na fajną nieruchomość, no ale to cały czas jest do zrobienia. No, tak jak mówię, ja teraz właśnie wczoraj byłam na akcie notarialnym i akurat kupiłam takie małe mieszkanie, więc co jakiś czas się zdarzają tacy klienci, jak ja to mówię, zmotywowani. Nie? Ten klient ewidentnie był zmotywowany, on chciał szybko sprzedać. Więc ja mu tą szybko sprzedaż umożliwiłam i wszyscy są szczęśliwi. Także tak to wygląda i oczywiście nie ma ich tak dużo, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że okazji inwestycyjnych na rynku jest zdecydowanie mniej niż takich normalnych ofert na rynku i trzeba mieć tego świadomość, więc po prostu musisz troszkę być cierpliwy i szukać. Ale polecam szukać wszędzie i polecam też szukać po znajomych, polecam rozmawiać z ludźmi, naprawdę Ostatnio rozmawiałam z takim inwestorem, który flipuje w Poznaniu i robią ileś tam flipów w miesiącu, więc dosyć dużo tego robią. No to mówię, że po prostu najczęściej tam, gdzie zaczynają remont, to obchodzi całą klatkę, albo nawet i cały blok, witając się, przepraszając, że będzie głośno, a przy okazji pytając, czy na przykład ktoś nie planuje sprzedać mieszkania i mówi, co najmniej jakieś 30-40% mieszkań w ten sposób pozyskują. Także wszystkie chwyty dozwolone. Dobra, jak szykowałem się do rozmowy z Tobą, no tak byłem wyczulony trochę na ten temat nieruchomości. Byliśmy u znajomych i tam się wywiązała rozmowa, że sąsiadka niedawno zmarła, no i ona nie ma ani dzieci, ani żadnych spadkobierców, więc mieszkanie znowu będzie puste. No i to tak dość często można zauważyć, szczególnie gdzieś tam no na wsiach, to dobra, to już akurat inna sprawa takich opuszczonych domów, ale no zdarza się tak, że jakaś osoba zmarła, nie ma spadkobierców i co z takim mieszkaniem dalej się dzieje? W jaki sposób takie mieszkanie można by było kupić? Znaczy tak, jeżeli chodzi o prawo spadkowe, no to ono jest opisane w kodeksie cywilnym i to nie jest żadna wielka filozofia. Trzeba tam sobie wpisać kodeks cywilny, spadkobranie i wyskoczą przepisy. I tam jest dokładnie opisana procedura. Krok po kroku. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę wprowadzić dokładnie w błąd. Natomiast finalnie, jeżeli faktycznie nie ma żadnych wstępnych, a uwierz mi, że ten łańcuszek jest bardzo długi, więc sąd musi to sprawdzić, czy na pewno tam nie ma tych spadkobierców, no to sąd wydaje postanowienie o tym, że mieszkanie przechodzi na gminę. Gmina zazwyczaj jest to tak, znaczy to jest tak, chyba tam z tego co pamiętam, to jest opisane, że gmina jest według miejsca, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. A jeżeli nawet tego miejsca nie można ustalić zamieszkania, to przejmuje Skarb Państwa, nie? Natomiast ta ścieżka, bo to tam dzieci, tam jakieś ciotki, klotki i tak dalej, no tych wstępnych tam jest dosyć dobrze to opisane w kodeksie, więc odsyłam do kodeksu. No sąd musi to po prostu sprawdzić i jeżeli naprawdę nikogo nie znajdzie,
no to wydaje postępowanie i takie mieszkanie przy na rzecz gminy lub Skarbu Państwa. Robiłaś takie tematy, czy takie odkupienie mieszkania od gminy, czy od Skarbu Państwa, czy to jest jakaś okazja? Wiesz, to później są przetargi już normalnie, tak? Czyli trzeba śledzić te gminne przetargi. Jeżeli gmina coś takiego faktycznie przejmie, to potem są przetargi, więc no, jak śledzisz przetargi po prostu miejskie, no to jest duża szansa, że takie mieszkania będą się tam pojawiać, nie? Tylko to jest w worku ze wszystkimi innymi przetargami, nie? To gmina jakoś nie podkreśla, że to mieszkanie zostało na poczet tego, że nie było spadkobierców, nie? Natomiast to jest tak, że na pewno musi być postanowienie sądu, nie? W sensie, że sąd musi zbadać, czy na pewno nie ma tych spadkobierców. Jest duża szansa, że są ci spadkobiercy, tylko po prostu sąsiedzi o nich nie wiedzą. Dobra. Bo ten łańcuch jest dosyć długi. Jeżeli jeszcze chodzi o te flipy, no to żeby wiedzieć, czy takie mieszkanie będzie się opłacało, to muszę to sobie wszystko policzyć, muszę wiedzieć, jakie koszty w ogóle uwzględnić, żeby móc oszacować, że czy takie mieszkanie rzeczywiście jest okazją. No i właśnie, jakie koszty muszę uwzględnić, jakie to są w ogóle kwoty i jak oszacować to, za ile takie mieszkanie będę mógł sprzedać? No, musisz uwzględnić absolutnie wszystkie koszty. Koszty remontu to jest oczywiście podstawowa rzecz, ale też koszty zakupu, taksy notarialne, podatki, które musisz zapłacić. Jeżeli posiłkujesz się finansowaniem zewnętrznym, no to koszty finansowania. Musisz wziąć pod uwagę koszty utrzymania tej nieruchomości w trakcie remontu, bo jeżeli to jest jakiś skomplikowany remont i to będzie trwało pół roku, a czynsz kosztuje 1000 zł miesięcznie, no to jest jakaś tam określona kwota plus media i tak dalej, i tak dalej. No po prostu trzeba wszystko policzyć. Myśmy kiedyś z Martą zrobiły taki PDF, można go pobrać z naszej strony, dwie Marty. Tam dokładnie rozpisane są po kolei, jak liczyć. No, ważniejsze jest to, żeby zacząć liczyć od końca. W sensie takim, że trzeba wyjść od... Musisz wiedzieć dokładnie, za ile możesz sprzedać daną nieruchomość w tej końcowej cenie. Tak? Czyli tak jakby liczysz opłacalność od końca. Czyli na przykład jeżeli wiesz, że nie wiem, w danej dzielnicy, w danej miejscowości coś się sprzedaje, nie wiem, za 8 tysięcy za metr, to po prostu od tych 8 tysięcy po kolei musisz odjąć wszystkie koszty, dorzucić swoją marżę i na końcu ci wyjdzie, za ile możesz kupić. Żeby właśnie to oszacować, za ile będę mógł sprzedać, to mogę to sprawdzić w internecie, ale tak z praktyki, jakie są realne ceny, powiedzmy, jeżeli w internecie mieszkanie jest wystawione za 200 tysięcy, no to szacować, że to mieszkanie sprzeda się na przykład za 180, że takie są realne kwoty. Wiesz co, no i powiem Ci, że to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo to zależy, jaką nieruchomość będziesz kupować. Bo tak jak fajnie żeśmy zauważyli, mamy teraz akurat w tej chwili, jak nagrywamy ten podcast, a jest lipiec 2019, rynek jest ciągle wzrostowy. I faktycznie jest tak, że zwłaszcza przy tych mniejszych nieruchomościach bardzo często odbywają się licytacje nawet i w górę, a nie w dół, jeżeli jest wyjściowa cena jakaś sensowna, tak? Natomiast to niekoniecznie musi się odnosić do jakiejś nieruchomości typu dom wolnostojący czy na przykład wielkie mieszkanie. Tam faktycznie raczej ciągle są negocjacje w dół. Więc trochę zależy to, od jaką nieruchomość będziesz kupować. No ale zakładam, że kupujemy coś na takiego klasycznego flipa. Więc tutaj z kolei znowu bym popytała, no bardzo w ogóle warto się zaprzyjaźnić z pośrednikami. Ja wiem, że ludzie nie lubią pośredników, ale kurczę, ci ludzie biegają po rynku. Oni naprawdę wiedzą, o co chodzi, nie? Ja teraz na przykład miałam klientkę, która do mnie przyszła i chciała sprzedać mieszkanie, no i ja jej tam podałam jakąś cenę, ona była w ogóle, nie, że absolutnie, że ona w takiej cenie, że ona chce tam prawie o 100 tysięcy więcej, nie? Ja mówię, okej, dobra, to zrobię w takim rekonesans. Dawno w tej dzielnicy nie sprzedawałam. Może faktycznie jest jakoś super. No i patrzę, ma moja koleżanka pośredniczka, widać, że mieszkanie jest flipa, no bo to od razu widzi, że to jest flip, więc dzwonię do niej. Słuchaj, masz tutaj dwie ulice dalej, taką i taką nieruchomość i jak tam, ile masz prezentacji? Czy masz już chętnych? No mam, no coś tam, jaką ma cenę? No myślę, że opuszczę tyle i tyle i za tyle pójdzie. Okej, wiem. I po prostu naprawdę wszystkim ludziom, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości, polecam zaprzyjaźnić się z pośrednikami. Oczywiście nie wszyscy pośrednicy będą super tacy obeznani, bo nie każdy rozumie podejście inwestorów i są pośrednicy, którzy po prostu obsługują rodziny i ludzi, którzy chcą kupić dla siebie.
I no, nie czują tego rynku inwestorskiego, nie rozumieją, dlaczego inwestorzy w ten sposób postępują i tak dalej, ale są pośrednicy, którzy bardzo dobrze rozumieją to i takiego pośrednika musisz znaleźć, z takim się zaprzyjaźnić, dać mu nawet parę razy zarobić, on wtedy chętnie ci się będzie dzielić informacjami. To jest moim zdaniem najlepsze. Drugą taką grupą osób, z którymi bardzo warto się zaprzyjaźnić i mają bardzo dużą wiedzę, to są doradcy kredytowi. To są osoby, które udzielają kredytów dużej ilości ludzi i jeszcze w dodatku na różnych rynkach, bo oni robią i deweloperskie kredyty, i na rynku pierwotnym i tak dalej. Jeżeli na przykład masz doradcę, który naprawdę robi po kilka czy kilkanaście milionów kredytów miesięcznie, w sensie wolumen kredytu, to on naprawdę ma przegląd. On dokładnie wie, jakie są akty, bo te wszystkie dokumenty do niego trafiają, więc naprawdę fajnie jest współpracować z doradcą kredytową i też z nimi można wymieniać się informacjami. Także nie ma niestety czegoś takiego, jak jest w Anglii, to tego zazdrościmy Wielkiej Brytanii, że oni mają taki portal, w którym są wszystkie ceny transakcyjne dostępne i bardzo łatwo sobie to sprawdzić. U nas jest to trochę zatajone. Są oczywiście jakieś wyceniarki takie internetowe. Natomiast w moim odczuciu te wyceniarki tam troszkę jednak przekłamują, nie? Więc jest fajnie. Ja na przykład też współpracuję z jednym z rzeczoznawcy. Jak mam na przykład, trafia mi się mieszkanie jako do biura, jak gdzieś w dzielnicach, które mało znam, no bo nie jestem w stanie w całym Trójmieście być ekspertem od każdej dzielnicy. No to zazwyczaj dzwonię tutaj do pana Zbigniewa i on mi zawsze po prostu sprawdza od ręki przez telefon, jak jest przy komputerze, albo mówi, że odzwoni później, więc no po prostu musisz mieć sieć kontaktów, musisz zacząć ją budować. Dobra, jeszcze wracając do tych kosztów, odeślemy do tego waszego PDF-a, żeby tam wszystkie te koszty poznać, ale mniej więcej koszt remontu mieszkania, ile to jest plus minus, tak? Coś kojarzy, że to się liczy około 1000 zł od metra? Jest coś takiego? Tak, tak. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że te koszty remontu wzrastają, że w ogóle materiały budowlane i koszty robocizny dosyć mocno wzrosły w ostatnim momencie. Więc to oczywiście zależy, jaki zakres jest tego remontu, ale jeżeli zakładamy, że mamy totalną ruinę, że musimy wyrzucić granat, no to te 1000 zł to ja bym tak minimum zakładała, nie? Mhm. Nawet 1200. Coraz częściej jak rozmawiam z osobami, które dosyć mocno flipują, w sensie, że robią tego bardzo dużo, no to gdzieś tam jednak z tym wykończeniem i jeżeli tak wykańczają w tym efekcie wow, nazwijmy to, tak? Czyli też tam wkładają i sprzęty do kuchni i tak dalej, no to tak nawet pod 1200 wychodzi, nie? Natomiast troszkę to też zależy na jakim rynku, bo być może w mniejszych miastach będzie tańsza robocizna, a być może, że tak powiem, w jakimś większym mieście typu Warszawa będzie jeszcze trochę drożej, nie? Więc ja bym to tak oscylowała pomiędzy 1000-1200 na dzień dzisiejszy. A ta cena to już jest uwzględnioną na przykład łazienką i umeblowaną kuchnią, czy to jest po prostu same ściany gołe? Nie, nie, to już takie, wiesz, remont całościowy, nie? Taki bym to zrobiła, że taki, że klient wchodzi i jest ładnie. Okej, okay, czyli już jest tam gotowa łazienka, gotowa umeblowana kuchnia, może tam... No i oczywiście, wiesz, to też zależy, nie? No bo w ogóle kwestia remontów to też jest fajna sprawa, bo ja też bardzo obserwuję, co się dzieje na rynku i widzę, że niektórzy po prostu... tym się strasznie bawią. W sensie takim, że sprawia im bardzo radość robienie tych metamorfoz. I ja się zawsze śmieję, że flipowanie to nie jest program TVN Style i w ogóle metamorfozy nieruchomości, no bo prawda jest taka, że ten remont też trochę zależy od tego, gdzie to mieszkanie kupisz i do jego klienta końcowego to mieszkanie ma trafić. Bo wiesz, no można tą wykończeniówkę zrobić, bo to wiadomo, że później w wykończeniówce jest ten moment, w którym można popłynąć finansowo na remoncie, więc można ten remont zrobić naprawdę super, ale jeżeli masz mieszkanie w jakimś, wiesz, zwykłej wielkiej płycie i tam raczej ludzie, którzy mają kasę i są gotowi za taki luksus zapłacić, nie będą szukać mieszkań, no to nie ma sensu też tego tak urządzać, nie? Natomiast jeżeli, nie wiem, flipujesz na pięknych, zabytkowych kamienicach i celujesz w klienta premium, no to ten remont ci pewnie wyjdzie ze 2000, nie? Więc z metra. Więc troszkę też zależy,
w kogo my targetujemy, w jakiego klienta, kto ma być tym klientem odbiorcą końcowym, tak? Bo jeżeli to ma być taka jakaś no, przeciętna rodzina, no to wiemy, że na przykład fajnym efektem w tych wykończeniach mieszkań robi oświetlenie, warto gdzieś tam jakiś sufit podwiesić, jakiś LED zawiesić i tak dalej. Tego typu rzeczy zupełnie wystarczą, żeby zrobić taki efekt wow, że jest super mieszkanie zrobione, a wbrew pozorom to podwieszenie sufitu i wstawienie LED-u nie jest aż takie kosztowne, nie? A z kolei jak robisz super apartament w nowoczesnym jakimś wieżowcu nowym, czy tam w jakimś apartamentowcu ekskluzywnym, no to po prostu bez kamiennego blatu w kuchni, no to tak trochę lipa, nie? No wiesz o co chodzi, więc tu trzeba troszeczkę dostosować to też, bo cały... Ja te 1200 zł to mówię o takim mieszkaniu w wielkiej płycie, nie? I gdzie kierujemy to do takich po prostu średniej klasy, nazwijmy to, do średniej klasy klientów, a nie tego klienta VIP. Okej, okay, żeby takiego flipa zrobić, no to musimy dysponować czasem. Co prawda nie będziemy tam sami tego wszystkiego robić, sami remontować, no ale jakoś tego trzeba dopilnować. Jaką ilością czasu musimy dysponować? Czy to jest do wykonania dla osób, które pracują na etacie i takiego flipa chciałyby zrobić sobie na przykład po godzinach? Wiesz co, myślę, że jak najbardziej. Jeżeli to jest jeden remont raz na jakiś czas, który sobie robimy, no to myślę, że bez problemu można to skoordynować po godzinach. Jeżeli masz jakąś tam sensowną ekipę, trzeba codziennie tam być, no ale to możesz być po południu, albo możesz ich, nie wiem, odwiedzać samego rana przed pracą i na fajrant po pracy i na pewno wszystkiego dopilnujesz. Także myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Natomiast jak chcesz się zawodowo zająć flipowaniem i robić, nie wiem, równolegle 5 czy 10 budów, no to na pewno to już jest praca na full time. Mhm. Żeby takiego flipa przeprowadzić jako pracownik etatowy, muszę mieć do tego działalność, muszę zakładać w tym celu firmę? Wiesz co, jak to jest taka jednorazowa akcja, to myślę, że nie, że nie będzie z tym problemu. Natomiast no, trzeba zdać sobie sprawę, że polskie przepisy to jest coś, co jest... Polskie przepisy pozwalają na obrót nieruchomościami zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. I teraz ta granica jest dosyć śliska. Z drugiej strony mamy przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej, które mówią wyraźnie, że działalność, która jest prowadzona celowo w celach zarobkowych, nawet, uwaga, nawet jeżeli nie przynosi dochodu w danym momencie, tylko straty, bo masz inwestycje, ale jest zakładana, nie wiem, masz, nie wiem, tworzysz swoją markę, bo będziesz na przykład, nie wiem, flipować, masz takie założenie, że chcesz robić wiele mieszkań i docelowo masz mieć swoją stronę, gdzie te oferty będą się pojawiać i to jest po prostu całe tak jakby zorganizowane przedsięwzięcie, no to już nosi znamiona działalności gospodarczej tak naprawdę od pierwszego flipa. Wiesz, że już budujesz swój, że tak powiem, brand i tak dalej, nie? Tak jak na przykład, nie wiem, mam znajomego z Bielska, on sobie stworzył taki brand Mieszkaj Ładnie w Bielsku i oni tam po prostu wrzucają wszystkie swoje realizacje i tak dalej, i tak dalej. I od razu to tak robią profesjonalnie. Więc oni tak naprawdę działają od razu jako działalność gospodarcza. Dlatego może być taka sytuacja, że jeżeli się Urząd Skarbowy przyjdzie i przyczepi i zobaczy, że to jest po prostu wszystko zorganizowane od samego początku i nosi znamiona działalności gospodarczej, to powie sorry, ale to była działalność gospodarcza, a nie po prostu jednorazowa akcja, bo po prostu masz mieszkanie i sobie je kupiłeś i stwierdziłeś, że je sprzedasz, nie? Także trzeba być tutaj czujnym, z rozwagą. Jeżeli faktycznie ktoś chce, nie wiem, załóżmy sprawdzić się, że kupi sobie pierwsze mieszkanie i zobaczy, czy to w ogóle jest fajne, czy chce to robić, czy nie chce to robić, no to okej, to myślę, że to nie będzie problemu. Natomiast jeżeli ktoś jest po prostu, ma już w głowie cały biznesplan, jak będzie flipować, ile tych mieszkań robić i jak to będzie wyglądać i będzie tworzyć swój brand, swoją markę i tak dalej, to uważam, że powinien od razu założyć działalność gospodarczą, od razu się rozliczać, budować sobie koszty, podatkowo to też wyjdzie lepiej, także ja bym to tak robiła, znaczy lepiej, no może no lepiej, bo wiesz, z drugiej strony dużo osób doradza, żeby zacząć flipować jako osoba fizyczna, żeby korzystać z tych ulg podatkowych dla osób fizycznych, że możesz te pieniądze wydatkować na mieszkanie tam w ciągu, zdaje się, że od nowego roku jest 3 lat teraz. I to jest fajne, ale to też się wpada w pewnego rodzaju pułapkę, nie? Bo wiele razy tak nie zrobisz.
Bo znowuż, jak zrobisz za dużo razy w ciągu roku taką akcję, no to też Urząd Skarbowy się skapnie, że to już nie jest dla celów mieszkalnych, tylko jednak to jest jakaś zorganizowana działalność. Także myślę, że to wszystko zależy od założenia. Myślę, że można spokojnie dla osób, które chcą zobaczyć, jak to jest zrobić jako osoba fizyczna. Natomiast jeżeli osoby takie, które sobie gdzieś tam w głowie już poukładały cały pomysł na biznes, myślę, że powinny pomyśleć o tym, żeby jednak to robić przez jakąś działalność gospodarczą. Okej, jeżeli już mamy działalność gospodarczą w jakiejś innej branży, to możemy sobie takie coś, takie powiedzmy flipowanie podpiąć. Tak, czy rozszerzyć PKD po prostu, nie? Tak, a no akurat w przypadku nieruchomości to są wyższe ceny, a jeżeli ktoś ma firmę, która korzysta ze zwolnienia z VAT-u ze względu tam na wysokość obrotu, to jest do 200 tysięcy złotych rocznie, to jeżeli sobie kupię mieszkanie na firmę, na działalność gospodarczą, to nie wpadnę od razu na VAT? Wiesz co, powiem Ci tak... Jak kupisz na rynku pierwotnym, to one są zwolnione z VAT-u, więc tutaj by trzeba było się dopytać, bo ja nie jestem doradcą podatkowym, więc powiem Ci szczerze, nie wiem, ja już od wielu, wielu lat płacę na VAT i już od dawna przeszłam te wszystkie progi, więc nie chcę tutaj doradzać, bo nie jestem doradcą podatkowym, nie jestem na bieżąco z przepisami VAT-owymi. Natomiast nie wiem, czy kwestia tego, że sam fakt, że mieszkania z rynku wtórnego są kupujesz bez VAT-u, nie spowoduje, że się jednak nie wpadnie w ten VAT, nie wiem. Polecam zadzwonić na infolinię podatkową. Generalnie polecam dzwonić na infolinię podatkową. Tą ogólnopolską, krajową, naprawdę. Można wszystko, że tak powiem, się dowiedzieć, wypytać, oni wszystko odpowiadają. Jest to wiarygodne źródło, później można to ewentualnie sobie jeszcze gdzieś tam sprawdzić, czy z księgową, czy z kimś tam. Natomiast ja powiem szczerze, że bardzo często korzystam z infolinii podatkowej, z racji tego, że moja księgowa może jest w porządku, ale ona też ma jakieś tam swoje kanony działania, jakieś tam swoje przekonania. No i już kilka razy było tak, że faktycznie ona twierdziła inaczej, ja zadzwoniłam na infolinię i okazało się, że jest jednak takie wyjście, o którym myślałam, o którym się gdzieś dowiedziałam i mówię, słuchaj, ty masz podstawę, ustawę, proszę tak nie księgować, nie? Także trzeba pamiętać, że zarówno księgowa nie jest... Twoim doradcą podatkowym i trzeba pamiętać, że księgowa jest od tego, żeby zaksięgować dokumenty, a nie żeby dbać o twój biznes. O biznes trzeba dbać samemu, więc zaprzyjaźnić się z infolinią podatkową bardzo polecam. Okay. Tym bardziej, że przepisy się zmieniają i powiem Ci więcej, że nawet w urzędach skarbowych, jak zadzwonisz do urzędu skarbowego, oni już teraz w ogóle nie chcą udzielać informacji. To jest inna sprawa. Ale załóżmy, że pójdziesz do okienka i się zapytasz, to te panie też często nie są na bieżąco. No, taka niestety smutna prawda. Taka jest rzeczywistość, także to się jakoś tam nazywa krajowa infolinia podatkowa, czy coś takiego. Oni tam łączą z odpowiednią osobą, która się zajmuje konkretnymi tymi przepisami, o które pytasz i no, jest duże prawdopodobieństwo, że trafisz na osobę, która naprawdę ci dobrze doradzi, nie? W sensie powie jak jest. Może nie doradzi, powie jak jest. Co mówią przepisy? No i na tej bazie możesz już tam dalej tworzyć swoją firmową rzeczywistość. Okej, chciałem Cię jeszcze zapytać o inną formę inwestowania w nieruchomości, bo jeżeli nie dysponujemy dużym kapitałem, no to jest coś takiego, co się nazywa sourcing nieruchomości albo deal sourcing, inne nazwy też to ma. Polega to na tym, że znajdujemy okazję inwestycyjną i przekazujemy... Powiem, jaka jest jeszcze inna nazwa. Taka, przepraszam, jeśli wejdę w słowo. To się nazywa w Polsce... pośrednictwo. No tak. No. To nie jest żaden deal sourcing i powiem Ci więcej. W Polsce funkcjonuje ustawa o gospodarce nieruchomościami, która wyraźnie mówi, że tego typu usługi, czyli szukanie dla kogoś nieruchomości, jest pośrednictwem. I wykonywanie tego zawodu bez rejestracji i bez spełnienia wymogów zgodnie z ustawą grozi karą do 50 tysięcy złotych. Więc jest to zapisane w ustawie, możecie sobie to sprawdzić. Więc polecam jednak nie robić deal sourcingu, tylko jeżeli chcecie szukać komuś okazji, to po prostu zarejestrujcie działalność gospodarczą, wpiszcie odpowiednie PKD, wykupcie ubezpieczenie i bądźcie pośrednikami. O proszę, to już tutaj odpowiedziałaś na moje dwa pytania. No właśnie, ale są jeszcze, jak oglądałem ogłoszenia o nieruchomościach, tam trafiłem jakiś pośrednik nieruchomości, numer licencji jakiś tam. No i właśnie, czy jako pośrednik muszę mieć jakąś licencję?
Nie, w tej chwili właśnie dlatego jest to bardzo uproszczone, więc wiesz, ten deal sourcing to przyszedł do nas po prostu z innych rynków jako nazwa, ale no, prawda jest taka, że to jest pośrednictwo, tylko to jest pośrednictwo na rzecz kupującego, tak? Czyli szukasz dla kogoś nieruchomości i generalnie to też jest w twoim interesie, bo umowa pośrednictwa jest umową nazwaną i w ogóle niedługo będę miała bardzo fajny odcinek na temat umów pośrednictwa w moim podcaście Ruszam Nieruchomości z prawnikiem, więc jeżeli ktoś by chciał robić taką działalność typu szukanie okazji, to polecam też posłuchać się tego odcinka, bo on jeszcze nie jest opublikowany, ale już go nagrałam, więc niedługo będzie, więc być może nie wiem, kiedy będziesz publikować swój odcinek. Być może już będzie, albo może za chwilę będzie, więc najwyżej ci tam podeślę link. Dlatego, że ta umowa jest umową nazwaną i tylko ona ci zagwarantuje wynagrodzenie. I naprawdę, jeżeli nie podpiszesz umowy pośrednictwa w Polsce, tylko się umówisz na jakieś tam inne rzeczy, będzie to podważone, że to jest działalność właśnie pośrednictwa, a nie było to umową pośrednictwa, będzie problem w sądzie, nie do zyskania kasa. A jeżeli ktoś będzie chciał cię oszukać z tych osób, które ci zlecą, tak? Dlatego dla wszystkich osób, które myślą, żeby szukać okazji i robić to profesjonalnie, w sensie zajmować się obsługą inwestorów, bo możesz być pośrednikiem, nazwać się nawet deal sourcerem, bo to ja też się nazywam, moja agencja się nazywa Ruszamy Nieruchomości, to jest moja nazwa jakaś tam sobie własna, którą wymyśliłam, więc możesz się nazwać jak chcesz, ale tak naprawdę w świetle przepisów prawa jesteś pośrednikiem, tylko że świadczysz usługi na rzecz kupującego. I tyle. Okay. Podpisujesz umowę normalną pośrednictwa, która jest umową nazwaną. Musisz tam spełnić oczywiście wymogi, które tam opisuje ustawa i tak dalej, i tak dalej. Unikać klauzul abuzywnych i będzie wszystko okej. Okej, czyli nie jest to takie trudne, jak myślałem. Dobra, fajnie. Nie, bo wiesz co, kiedyś były licencje i faktycznie jak ja zaczynałam, ja też mam licencję pośrednika, bo robiłam studia nawet roczne podyplomowe, żeby tą licencję zrobić. I to był kiedyś wymóg prawny i obowiązek. Natomiast to zostało zniesione kilka lat temu. Nie pamiętam już teraz w którym roku, ale kilka lat temu to zostało zniesione. Tak jak samo kiedyś były licencje taksówkarzy. Nie? Teraz taksówkarze może być bez licencji, zdaje się. A tak samo jest z pośrednictwem. Zostały tak naprawdę tylko te licencje dla rzeczoznawców majątkowych. Chyba nawet znieśli licencję dla zarządców nieruchomości, bo kiedyś wszystkie te trzy zawody musiały mieć swoją licencję, tak? Czyli rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Zdaje się, że teraz chyba tylko rzeczoznawca potrzebuje mieć. Super, Marta. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Powiedz na zakończenie, gdzie możemy cię znaleźć zarówno w internecie, jak i na żywo. Tak, w internecie. No przede wszystkim zapraszam, jeżeli interesuje was temat nieruchomości, to zapraszam do mojego podcastu www.ruszamynieruchomości.pl. A jeżeli potrzebujecie pomocy w pośrednictwie, deal sourcingu, nazywając to tak, wiesz, po nowoczesnemu, to zapraszam też na stronę www.ruszamynieruchomości, bo tam możesz wybrać albo podcast, albo agencja. Tam będzie kontakt do mnie. Oczywiście znajdziecie mnie na Facebooku bez problemu, wpisując Marta Baczewska-Golik albo Ruszam Nieruchomości, albo zapraszam również na mój projekt, który prowadzę z Martą Smith, dwiemarty.pl i tam znajdziecie te bezpłatne materiały, sporo tam mamy, ale między innymi jest właśnie ten PDF, jak rozpoznać okazję inwestycyjną, o którym dzisiaj wspominaliśmy. Tam jest zakładka darmowe materiały, po prostu można sobie tam pobrać, pośledzić. My z Martą naprawdę robimy mnóstwo materiałów, mnóstwo mamy wideo, mamy też nasz kanał na YouTubie. Także no, tej wiedzy takiej zupełnie bezpłatnej, jeżeli chodzi o nieruchomości, trochę wyprodukowałyśmy, także nic tylko się doprzykalać. Super, jeszcze raz dzięki wielkie. Dzięki wielkie. To była Marta Baczewska-Golik, a ja zapraszam Cię na stronę pawełleżok.pl, gdzie znajdziesz wszystkie odcinki podcastu Biznes od Początku. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.